Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie 11 grudnia. Słuchajcie, mamy 11 grudnia, jest piątek, weekendu początek, więc strasznie się cieszę, trochę mi włosy elektryzują, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, ja skończyłam jakiś czas temu swoje lekcje, zrobiłam już obiad i wstawiłam dla was vlogmasa na kanał. Jest już na kanale i ma na razie 8 wyświetleń, jest na kanale 48, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to bardzo serdecznie was zapraszam. W tym vlogu byliśmy w vlogmasku byliśmy na zakupach, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam was bardzo serdecznie, musicie nadrobić sobie. Otwieram kalendarz adwentowy, byliśmy w McDonaldzie, no i dobra, i tak trochę się działo, nie będę wam spoilerować, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam. Maseczkę z zieloną glinką, dawałam właśnie, ojejka, ostrość, dawałam troszeczkę glinki, do tego wody, możecie też dać hydrolat, tonik i właśnie to mieszałam i nakładałam na twarz, więc tak. A ja teraz będę robiła sobie taką maseczkę w płachcie, taką alpakę, więc bardzo się cieszę. Hejka, witam was bardzo serdecznie, jest godzina 1:30, jakiś czas temu wyszłam z wanny, więc dosyć późno, proszę was nie zwracajcie uwagi na to, co ja mam na głowie, bo zrobiłam po prostu takie okółka, żeby mi się trzymały włosy, żeby mi nic nie przeszkadzało. Tak, więc jak już wam mówiłam, jest godzina 1:30. Ja się wykąpałam, teraz sobie jeszcze pewnie troszkę posiedzę, w ogóle przyszedł do mnie mój kot, którego wam zaraz mogę w sobie pokazać. On sobie tak słodziutko, o Jezu, nie będziemy ci przeszkadzać, nie martw się, on sobie słodko śpi tutaj na moim fotelu, także... Niech sobie dalej śpi, niech sobie drzemie, a my mu nie wszystko. Zdaję sobie sprawę, że co teraz za was nagrywam, po prostu podchodzisz pod vlogmas numer 12, ale ja tego vlogmasa i tak łączę z dwóch dni, bo po prostu dzisiaj siedziałam w domu, a jutro będziemy sobie po prostu sprzątać pokój i w końcu nareszcie dekorować go świątecznie. Stwierdziłam, że zrobię takie, wiecie, porządki, żeby wszystko dokładnie było na błysk posprzątanie i wtedy sobie ubierzemy choinkę, która już tam czeka, później wam ją pokażę może, albo jutro już wam ją pokażę i wiecie, ogarnę wszystko i będę miała czyściutki pokój w końcu ze świątecznym. Więc to ja już tutaj się nie rozgaduję, jakoś bardzo sobie troszkę poskładam tego vlogmaska i jutro się widzimy rano, więc buziaczki i do zobaczenia już rano. Hejka kochani, tak więc ja się z wami witam, tylko niestety nie kolejnego dnia, tylko w niedzielę. Niestety zaistniała dosyć smutna sytuacja i praktycznie wszystkie pliki z soboty, czyli z dnia, w którym dekorowałam swój pokój świątecznie, usunęły mi się, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, jest mi strasznie przykro z tego powodu. Bo ten vlogmas miał się składać właśnie z piątku i soboty i miał zawierać strojenie pokoju świątecznie, a pliki mi się usunęły. Ale stwierdziłam, że się nie poddaję i zdjęłam wszystkie dekoracje świąteczne, jakie w tym pokoju były i stwierdziłam, że zrobimy to jeszcze raz, zrobię to z wami, udekoruję ten pokój, tak jak wam więc obiecałam. Jest niedziela, ale to nic i po prostu dekorujemy pokój świątecznie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, po prostu nie chcę was zostawiać tak na lodzie, chcę ustroić z wami ten pokój, żebyśmy razem poczuli ten klimat świąteczny, więc zabieramy się za strojenie, bo jest dosyć późno, a ja muszę jeszcze zmontować tego maskę, żebyście mieli go jutro. Kochani, chciałam was jeszcze prosić, żebyście nie zwracali uwagi na to, co ja mam na policzkach, bo po prostu, nie wiem, dostałam jakiejś alergii czy czegoś tego typu, walczę z tym, ale jestem po prostu cała czerwona i strasznie źle to wygląda, więc proszę nie zwracajcie na to uwagi i przechodzimy już do... Słuchajcie, także ja zebrałam tutaj te wszystkie rzeczy, które mam do dekoracji pokoju. Tutaj mam jeszcze taką siatę, jest choina, tak, wjechała choina. Jest taki bałwanek. Tutaj jeszcze w kartoniku mamy rzeczy, takie świąteczne. W ogóle zobaczcie, kupiłam takie lampeczki, które zobaczycie w jutrzejszym vlogmasie, tak ogólnie. I stwierdziłam, że będą tutaj mi dobrze pasowały. W początkowym planie one miały iść na duszko, ale słuchajcie, one są jakby okrągłe. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Po prostu nie było ich jak przywiesić w żadne inne miejsce, tylko tutaj mi się nadawało. Dobra, ja się zabieram za prostowanie choinki. Słuchajcie, wydaje mi się, że udało mi się w miarę w porządku ułożyć te gałązki. Chyba nie jest najgorzej, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie z każdej strony ona wygląda tak dobrze, ale wiadomo, że jakby choinka stoi jedną stroną do mnie i stwierdziłam, że będzie stała tutaj pod oknem, pomiędzy fotelem, a tutaj biurkiem. Weźmy sobie teraz ten kartonik i zobaczymy, co my tutaj mamy, bo szczerze mówiąc sama nie do końca pamiętam. Mamy tą poszewkę na poduszkę i przebierzemy tą poduszkę, może już nie teraz. Słuchajcie, mamy tego reniferka,
On też jest z kalendarza adwentowego, nie wiem czy pamiętacie, mega ładny. Dalej mamy takie kule z pingwinkiem, mega ładne. Dalej takiego krasnala słodkiego, gdzieś go sobie postawimy, może będzie sobie siedział na komodzie, wydaje mi się, że jest fajnie, bo on jest taki, wiecie, siedzący. Te ptaszki również z kalendarza adwentowego, z ceną, dobra, nieważne. Świeczuszkę świąteczną, ją dostałam chyba rok temu na święta, od świętego Mikołaja oczywiście. Dalej mamy pingwinka bez dzioba, on się chyba świeci. Tak, świeci się na różne kolory, to akurat pamiętam. Dalej, co tu jest jeszcze? Takie śliczne gwiazdeczki, nie wiem do czego je można użyć, po prostu chyba do ozdobienia jakoś gdzieś sobie je położymy. Kolejne kule, ja miałam kiedyś obsesję na punkcie kuli, bardzo mi się one podobały. Ta z reniferkiem jest bardzo ładna, chociaż tu mamy dwa reniferki, zobaczcie, jedna jest po prostu taka srebrna. W ogóle mi ostrość nie łapie, ze względu na to, że jest po prostu już ciemna. Druga również z reniferkiem. Mamy jeszcze ładne. Takiego bałwanka i drugiego bałwanka. On jest z fabryki Świętego Mikołaja. Kiedyś byłam właśnie na wycieczce szkolnej. Ma tu nawet naklejkę, przystanek Świętego Mikołaja. To już nie z tego pudełka, ale mamy również tą puszkę taką, wiecie, którą też miałam w kalendarzu adwentowym. Taką choinkę, którą kupiłam rok temu w IKEA. Ona jest z IKEA, tak? Taką bombkę, którą dostałam na święta. Są tutaj aniołki, napis Wesołych Świąt i napis Igusia. Ja ją dostałam, tylko niestety te jakby diamenciki troszeczkę poodpadały i ta igusia się troszkę zniszczyła, ale nadal jest bardzo ładna. Jest też taka biała choina z takimi wstążeczkami i perełkami różnego rodzaju. I taki świetny, śmiechowy, stojący renifer, który będzie pilnował mojego pokoju podczas świąt. Jest jeszcze ogrzewacz drąg, ale nim raczej pokoju stroić nie będziemy. Ogólnie stwierdziłam, że jednak choinki dzisiaj nie ubieramy. Po pierwsze jest dosyć późno i jakby to jest czasochłonne, a po drugie stwierdziłam, że jakby nie podoba mi się połączenie tych bombek. Słuchajcie, stwierdziłam po prostu, że te duże czerwone bombki nie wyglądają dobrze na tej malutkiej choince. Ona jest jednak za mała na takie duże bombki i nieproporcjonalnie to po prostu wygląda. Bardzo mi się podoba połączenie złota i czerwieni i wydaje mi się, że muszę sobie dokupić po prostu czerwone, mniejsze bombki i wtedy będzie idealnie i wtedy ją ubierzemy. A teraz po prostu sobie na razie to odpuszczę, bo nie podoba mi się to. To jest w ogóle handmade, więc super. Dostałam to rok temu na święta, nie miałam tego jak wykorzystać, więc teraz na pewno to użyję.
budzić, bo jest dosyć późno, ale pokażę Wam, jak prezentuje się mój pokój, taki przyozdobiony, i zapraszam. Tutaj mamy klamkę już z pierwszym akcentem świątecznym, czyli z takim serduszkiem z reniferkiem. I słuchajcie, idąc w bok, mamy moje łóżko. Na łóżku jest taka świąteczna pościel, która była dzisiaj właśnie przebrana. Mega ładnie się prezentuje. Tutaj jest jeszcze taka choineczka, światełka, bałwanki, bombeczki. Wszystko widzieliście w sumie na przebitkach, ale w całości Wam chcę pokazać, jak to się prezentuje. To jest mój stolik nocny i taki piękny pingwinek, lampeczka. Tutaj moje kalendarze adwentowe i taki krasnal, kula śniegowa. Właśnie kalendarze i te lampeczki przepięknie tu wyglądają. Puszeczka, tutaj mamy reniferka, tu jest mój telewizor i mamy takie prezenciki. Mój fotel, uszak, jest przebrana poduszka w poszewkę świąteczną. Tutaj choinka jeszcze nie ubrana. Przepraszam Was za zachrypnięty głos, ale jest, no powiem Wam, jest druga w nocy. Tutaj mamy moje biurko, są dwie świeczki, jest jedna z Janki, o której Wam już kiedyś mówiłam. I taka świąteczna, tutaj reniferek, tu lustro, tutaj już w sumie chyba nic świątecznego nie ma. I tutaj taki stoliczek, mamy tutaj piękną lampeczkę świąteczną, świeczuszki, podgrzewacze, tutaj taka choina, kolejny bałwanek w tym pokoju. Tutaj mamy moje gwiazdeczki. Tutaj mamy choinkę, jeszcze bałwanka, kolejne bałwanki. Tu moja szafa i tutaj taka skarpeta świętego Mikołaja, tutaj ja o drugiej w nocy. I na toaletce mamy takiego pingwinka. Tutaj mamy przewieszoną choineczkę, wow, hej, to ja. A tutaj taki dzwoneczek. I jeszcze tutaj jest. Tak więc jest druga w nocy, a ja muszę jeszcze się wykąpać, przebrać piżamy, położyć się spać i chyba coś jeszcze zjem. Także żegnam się z Wami, życzę Wam miłej nocy, miłego dzionka. Zostawcie mi proszę łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. I zapraszam Was na kolejne vlogmaski na tym kanale. Buziaczki i papa. Hej kochani, tak więc standardowo otwieramy kalendarze adwentowe i dzisiaj zaczynamy sobie od Kindera. I 11 mamy tutaj, mamy Chocobonsa dzisiaj, tak więc mega, mega fajnie. Ja ogólnie kupiłam sobie wczoraj paczkę Chocobonsów, ale już ją całą zjadłam, więc strasznie się cieszę, bo uwielbiam te cukierki naprawdę. Więc dzisiaj pierwszy produkt i lecimy do kolejnego kalendarza. Teraz kalendarz od mamy i słuchajcie, miałam taką małą wpadkę, bo już zaczęłam to otwierać, a okazało się, że mi się nie nagrywało. No i zobaczcie, ja już go troszkę widziałam, ale nie rozkładałam go jeszcze. Jest przepiękny, o matko, ale jest śliczny. Sweterek z Berszki, ale jest mega ładny. Chyba dzisiaj sobie go ubiorę, bo naprawdę jest śliczny. Mega ładny. I na żywo, bo już go po prostu widziałam. Zdarzało się już nim troszkę nacieszyć, ale jest przepiękny. Ten materiał jest bardzo mięciutki, więc strasznie się cieszę i zaraz chyba się w niego przebieram. Teraz 11 z Magnetica. Nie mam pewności. Ciężko mi się to otwiera. Kurde, nie otworzę. Dobra. Udało się w końcu. I co my mamy za czekoladkę? Dzisiaj jest ptaszek, ale słodziutki jest. Mega ładny ptaszek, więc super. 11 z Balei jest tu, na samej górze. Uwielbiam ten kalendarz naprawdę, a ten wczorajszy creme de rond jest genialny. I co my tutaj mamy? Dzisiaj też taki mniejszy produkt, taka sama pojemność jak w przypadku tego kremu do rąk. Ale co to jest? Bo nie mam pojęcia. Kochani, już się dowiedziałam, jest to produkt 2 w 1. To jest żel do mycia twarzy oraz zmywania makijażu oczu. Więc strasznie się cieszę, bo takie rzeczy się bardzo przydadzą zawsze. Więc super. Słuchajcie, a dzisiejsza... O Jezu, ostrość. Dzisiejsza herbatka. To herbata biała z pomarańczą i agresją. Dobra, słuchajcie, tak na szybkości wybierzemy zwycięzcę, bo zaczął mi się już polski, a omawiamy pana Tadeusza, także muszę się spieszyć, więc słuchajcie, mamy dzisiaj ten sweterek, herbatkę, żel do mycia twarzy i takie słodycze, mega fajne, a mój dzisiejszy ulubieńc, co zdecydowanie bezkonkurencyjnie wygrywa dzisiaj ten sweterek, jest super i dobra, ja zmykam na lekcję. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj mamy 12 grudnia, jesteśmy w połowie naszego adwentu i otwieramy standardowo kalendarze. Więc może zaczniemy sobie od Magnetica. 12 mamy tutaj i co to dzisiaj jest?
Ojejku, jaki słodziak. Mamy takiego pięknego reniferka, czekoladkę. Te czekoladki z Magnetika są naprawdę w porządku, także super. Magnetik mamy już zaliczony. Teraz przechodzimy do Kindera. Kalendarz z Kindera. I słuchajcie, dwunastki tu... Jest tu dwunastka po tej stronie. Czyli mamy dzisiaj jajeczko. Ja jestem zadowolona. Te jajeczka są naprawdę w porządku. Więc super. Mamy takie jajeczko z Kindera. Ono ma w środku takie nadzienie, jest bardzo dobre. Dwunastka z Balei jest tutaj, na samym końcu. Nie wiem, czy zobaczycie. Dobra, mamy tej laskę cukrową na nim, na tym okienku. I co dzisiaj Balea dla mnie przygotowała? Słuchajcie, duży jakiś produkt. O, co to jest? Nie mam pojęcia, zaraz sprawdzę. Tak więc słuchajcie, jest to zimowa odżywka do włosów. Mega ładnie pachnie. To jest pojemność 20 ml. A dzisiejszy prezent z Irving. O nie, podarłam opakowanie, kurde, nie idzie coś. Mamy taką herbatę. Słuchajcie, a dzisiejszy kalendarz adwentowy od mojej mamy to są takie trzy pakunki, więc otwieram. Zacznijmy sobie od tego. O Boże, jak uroczo. Mam bombki, a my dzisiaj będziemy stroić choinkę u mnie w pokoju. Także mega fajnie, zobaczcie jak to ślicznie wygląda. Czerwone bombki, są takie brokatowe. Matowe jakby trochę, takie, które świecą. No mega fajny zestaw, super. To były takie dwa pakunki. I słuchajcie, mamy takiego ślicznego, srebrnego ptaszka, więc super, super to wygląda. Taki malutki ptaszek, ale ślicznie one będą razem wyglądały, a że dzisiaj zrobimy pokój, to mega fajnie, postawię sobie je na pewno. Ślicznie. Słuchajcie, tutaj mam numer 13 wprawdzie, ale to też są bombki, rozmawiałam o tym z mamą, a że dzisiaj stroimy choinkę, to postanowiłam, że w sumie dzisiaj otworzymy tą 13, bo bardziej mi się przyda niż jutro po prostu, więc otwieramy sobie i mamy... Zobaczcie, jakie śliczne bombki, one są takie samego typu jak te, tylko te są troszkę większe i mamy tutaj inny kolor. Idealnie się złożyło, że dzisiaj mam bombki, bo stroimy dzisiaj choinkę, która już sobie tam stoi i czeka, także super, ja jestem bardzo szczęśliwa.